Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 23. Jesteśmy w trakcie letniego okienka transferowego, mamy dzień 22 lipca 2023. Za chwilę będziemy myśleć o kolejnych wzmocnieniach, bo coś czuję, że trochę wzmocnień jeszcze będziemy potrzebowali, potrzebowali zwłaszcza jedno. Patrzę na prawe skrzydło nasze, tam mamy tego naszego wychowanka Brusa. Ale czy to nie jest jeszcze za słaby poziom na ten moment? Zastanawiałem się nad tym i wydaje mi się, że na prawe skrzydło będziemy kogoś chcieli. Oczywiście, jeśli chodzi o środek pomocy, to tutaj musimy wprowadzić sobie już tego naszego nowego zawodnika, którego sprowadziliśmy w ostatnim odcinku tego Longstaffa. I od razu Wam powiem, bo sprawdziłem sobie po nagraniu ostatniego odcinka z jakiego klubu w ogóle jest Longstaff. Jak się okazuje, to jest piłkarz Newcastle United więc bardzo mocnego zespołu. Ale on przez ostatnie lata w rzeczywistości był z Newcastle wypożyczany do zespołów, właśnie z Ligtu, więc uważam, że sprowadzenie go w tej karierze jako wolnego zawodnika jest jak najbardziej realistyczne, jak najbardziej na miejscu, bo scenariusz, w którym menadżer Newcastle po prostu stwierdza, że ten zawodnik jest za słaby, nie potrzebują go, więc nie przedłużają z nim kontraktu, no i on musi sobie znaleźć jakiś inny klub, no to jakby wiecie. Skoro grał w Ligtu i to był jego poziom, no to nic dziwnego, że do tej ligi właśnie trafia. Tak więc uważam, że bardzo fajny i realistyczny transfer tutaj zrobiliśmy, a jednocześnie jest to świetne wzmocnienie środka pola. Dostałem kilka kolejnych propozycji transferowych od was, dosłownie chyba pięciu zawodników tutaj mam, więc od razu sobie przejrzę. I podoba mi się to, że jest tutaj propozycja piłkarza, który jest z Islandii, bo my oczywiście na Islandczyków teraz chcemy poniekąd stawiać to jest kierunek w którym niedługo już się bardzo zwrócimy również jeśli chodzi o wysyłanie skautów. W tym sezonie wysłałem jeszcze skauta do Polski, bo tego też chcieliście. Natomiast myślę, że Islandia to będzie kierunek, w którym pójdziemy od następnego sezonu, ponieważ chciałbym tam wysłać skauta, który będzie po prostu pięciogwiazdkowy. Okej, okay, tutaj to ten piłkarz. Sprawdzimy go sobie. No, tak jak mówię, więc kierunek Islandia to jest kierunek, który obierzemy prawdopodobnie w przyszłym sezonie. A teraz jeszcze przeglądam tych zawodników. Tutaj mamy tego Kingsleya. Okej, okay, też możemy go zobaczyć. I jeszcze jeden piłkarz. Ale nie widzę tutaj nikogo takiego. Wpiszmy może inaczej. No nie, nikogo takiego tutaj nie ma, bo tutaj mam Konrad, Egan, Riley, ale nikogo takiego nie widzę. Dobra, więc to mamy załatwione i jeszcze, jeszcze jeden komentarz tutaj dwóch środkowych obrońców. Tutaj Sidowski napisał, że to są bardziej piłkarze na przyszłość, niekoniecznie na teraz, ale sobie ich sprawdzimy. No, tutaj widzimy, że środkowy pomocnik, a nie środkowy obrońca, ale okej, okay, zobaczymy sobie go. I jeszcze mamy piłkarza, który się nazywa Cresswell. Okej, okay, mamy go. To jest rzeczywiście środkowy obrońca młody. Dobra, więc tutaj tych paru zawodników przejrzymy. Ja w ogóle myślałem, że troszkę częściej będę wam pisał na karcie społeczność, jakich zawodników potrzebuję, żeby, żebyście mieli możliwość mi tych zawodników podsyłać na bieżąco. Tylko, że w pierwszych odcinkach tej kariery już tak dużo fajnych propozycji mi daliście, że mamy tak potężną listę życzeń i tak fajnych zawodników tam mamy po prostu w kim wybierać, że ja tego nie potrzebuję, żeby co chwilę wam pisać o tym, że, że potrzebuję jakichś tam zawodników. No bo po prostu, tak jak mówię, mamy już potężną listę życzeń, i jak chcemy jakichś wzmocnień na jakiejś konkretnej pozycji, to spokojnie możemy już tam kogoś znaleźć. Co ciekawe, z HSV wygrywamy 2 do 1, mimo że statystyki zdecydowanie były na korzyść niemieckiego zespołu. No ale Hunt i Longstaff w debiucie strzela dla nas bramkę. No i wow, jestem pod wrażeniem, że to spotkanie wygrywamy. Ta nasza nowa formacja i taktyka widać, że naprawdę działają, bo ten turniej towarzyski jak na razie idzie nam świetnie. I zobaczmy wiadomości. Ok, to za chwilę zobaczymy. Ok, nie udało się dotrzeć do finału. Dlaczego w sumie? Bo my chyba dwa mecze wygraliśmy, jeśli się nie mylę. Ale odpadamy, bo nie ma nas tutaj dalej w turnieju towarzyskim. Trochę jestem zaskoczony. O co chodzi? Ok, zajęliśmy miejsce trzecie, więc to chyba działa na tej zasadzie, że w finale grają tylko te dwa zespoły, które znalazły się na szczycie tej tabeli. Tak jak zwróciłem na to uwagę w pierwszych odcinkach tej kariery, tutaj inny jest system teraz tych turniejów to towarzyskich niż to było w FIFA 22. No ale okej. Okay. Widzimy, że Tora jest gotowy do zmiany pozycji na środkowego pomocnika. To jest bardzo dobra wiadomość. I zobaczcie, jak to podnosi jego ocenę ogólną. To jest niesamowite. Mamy środkowego pomocnika z oceną ogólną na poziomie 70. To naprawdę robi wrażenie w tym momencie. Od bramki do bramki, niech idzie w tym kierunku, najszybciej to zrobi, ale ten nasz skład naprawdę zaczyna wyglądać świetnie. Mamy ofertę z Huddersfield za naszego pomocnika Wilsona, ale to jest piłkarz, z którym absolutnie nie chciałbym się rozstawać. No ja tutaj standardowo zlecam te negocjacje mniej więcej na takim poziomie. Ja ostatnio zawsze zaznaczałem, że nie chcę go sprzedawać za mniej niż 1,5 miliona. Zejdę teraz na nieco mniejszą kwotę, która i tak jest duża. No bo tak jak mówiłem, ja nie chcę go sprzedawać, ale zobaczymy, jeśli gdzieś tam na tym poziomie 1 400 tysięcy oni przyjmą ofertę, no to pewnie będziemy musieli się na to zgodzić, natomiast teraz tak przechodzimy sobie do naszej listy życzeń ustawiamy sobie w ten sposób i zobaczmy jakich my tutaj mamy skrzydłowych, bo skrzydłowych raczej zbyt wielu nie mamy no jest Antwi, którego sprzedaliśmy w zeszłym sezonie nasz zawodnik, OK. i teraz tak, prawy skrzydłowy jest ten Jody Jones 25-latek z Oxford United on wygląda świetnie, ma cechy fajne Tutaj też to wszystko wygląda bardzo dobrze. Szkoda tylko, że jest podatny na kontuzję, no ale dryg, techniczny dribler, to wygląda naprawdę dobrze. Tylko, że to jest wysoki poziom, dosyć. Chociaż ta pensja nie jest jakaś zatrważająca. Wartość, no przede wszystkim, musimy zobaczyć, jak wygląda w tym momencie nas, nasz budżet, bo tego szczerze mówiąc nie do końca pamiętam i jak widzimy jest malutki, bo my dużo pieniędzy wydaliśmy na skautów. Więc w tym momencie za bardzo na taki transfer sobie pozwolić nie możemy, nawet powiem więcej, absolutnie pozwolić sobie nie możemy. Yy, więc tak, jest tutaj ten Richards, ale on nas nie interesuje. No i jeśli chodzi o skrzydłowych, to nie za wielu mamy tutaj akurat piłkarzy. Więc tutaj może być troszkę problem. Więc spróbujmy zerknąć na rynek wolnych zawodników po raz kolejny. Yy, tutaj niech to będzie prawy skrzydłowy. No i takie co najmniej 20 lat. Myślę, żeby nie było zbyt dużo new genów. I zobaczmy, czy tu będzie ktoś ciekawy. Mamy tutaj Anglika, 23-letniego. Więc go sobie chętnie sprawdzę. Bo to może być ciekawy piłkarz. Mamy też piłkarza z Irlandii. Też go sobie zobaczymy. Kolejny Anglik. No widzę, że tutaj naprawdę pojawiają się ciekawi piłkarze. Mam nadzieję, że któryś z nich okaże się na tyle interesujący, że będziemy chcieli go sprowadzić. Naprawdę wygląda to nieźle. Jest dużo Anglików przede wszystkim. Jest też piłkarz z Walii. No super to wygląda. Yy, Okej, okay. mamy też Szkota. Znowu będziemy mieć dużo tych raportów, ale to mnie bardzo cieszy, bo te raporty się bardzo przydadzą. No tutaj wygląda to słabiutko i do tego 36-latek, więc raczej nas ten piłkarz nie zainteresuje. Mamy tutaj też Szkota. Ok, mamy piłkarza kolejnego z Irlandii. Więc zobaczmy. I czy jeszcze kogoś będziemy sprawdzać? Wydaje się, że nie, ale to i tak jest znacznie więcej piłkarzy ciekawych do sprawdzenia niż myślałem, że będzie. Więc będziemy sobie spokojnie na razie czekać na te raporty. No i przechodzimy dalej. Zobaczymy, co się będzie działo. Czy będą jakieś oferty transferowe. Tutaj widzimy, że rozmowy spełzły na niczym, jeśli chodzi o Wilsona. Dla nas to dobra wiadomość. Więc lecimy dalej i czekamy na to, co się będzie działo. I spływają już do nas te pierwsze raporty. Na razie odnośnie tych zawodników, których wy mi daliście do sprawdzenia. Choć nie tylko. Wow. No ten Anglik wygląda fantastycznie. Dodajemy go do listy życzeń, ale no nie wiem, czy chcę iść po aż tak dobrego piłkarza w tym momencie. Ten piłkarz wygląda też całkiem ciekawie. Tym bardziej, że mam już mało pieniędzy, a on z pewnością chciałby bardzo dużych pieniędzy, jeśli chodzi o płace. Czy tu będzie jeszcze ktoś interesujący, jeśli chodzi o tych środkowych pomocników? Wydaje się, że nie. Jeszcze jeden raport. Okej, okay, ten wygląda interesująco, więc możemy go sobie dodać. Ale jeśli chodzi o środek pomocy, to jesteśmy na tyle wzmocnieni. Też w tym momencie najsłabszym ogniwem naszym jest Wilson, który w zeszłym sezonie znowu był najmocniejszym ogniwem. I jakby, no, to sprawia, że widzimy, jak bardzo ten środek pomocy się wzmocnił u nas. I mamy pierwszy raport, jeśli chodzi o Polaków. Na razie to wygląda słabo, ale ten Darek Krupa ma fajną ocenę początkową. Potencjał, no, potencjał niestety słaby. Tutaj też to wygląda słabo, więc okej, okay, możemy sobie ewentualnie Darka zostawić na obserwacji. Zobaczmy, jak to się prezentuje u Anglików. Tu wygląda to. Przyzwoicie. Choć nie jakoś yy, fantastycznie, prawda? Więc myślę, że go sobie też zostawimy na razie na obserwacji, tych odrzucamy. Okej, okay, i może jakiś ciekawy piłkarz pojawi się. W Szkocji, bo to jest nasz najlepszy skaut. Tutaj wysłaliśmy naszego najlepszego skauta i Kirk Anderson, którego za chwilę zobaczymy. Wydaje się, że może być ciekawy. No jeśli chodzi o ocenę, no to jest, ale jeśli chodzi o potencjał, nie za bardzo. Natomiast ta ocena jest na tyle fajna, że go podpiszę. No i może jeszcze ktoś ciekawy się tutaj trafi. Na razie niestety nie zapowiada się na to. Może ten ostatni? Okej, okay, tu jest super potencjał. Na coś takiego właśnie czekałem, więc Riz Ritchie, może okaże się naprawdę interesującym zawodnikiem. Mamy z, z zespołu z naszej ligi, z tu, z jednego z najsłabszych zespołów, ofertę za Palmera. Yy, spróbujmy ponegocjować, żeby chociaż odrobinkę z tej kwoty więcej wycisnąć. No, ale tutaj nie będę jakoś specjalnie szalał, więc myślę, że po prostu 130 tysięcy zobaczymy, co oni na to 110,2% no, nie, na no ten procent mnie akurat nie interesuje. No to 120, chociaż jesteśmy dogadani. Super, ok. No to jest piłkarz, którego chcemy się pozbyć. On nie będzie dostawał u nas szans gry, więc jak najbardziej jesteśmy w stanie na, na, na coś takiego pójść. Mamy kolejne raporty i widzimy też ofertę transferu Wilsona po raz kolejny. No ten Josh wygląda naprawdę fajnie. To jest super ocena. Dosyć młody też piłkarz. Tutaj bardzo słaba ocena, więc nim się nie zainteresujemy. Jeśli chodzi o klarka, no to wygląda też super. Dodajemy do listy życzeń. I mamy tutaj jeszcze tego Odina, który wygląda po prostu fantastycznie. Biorąc pod uwagę, że ma 23 lata, to ta ocena jest super. I zobaczmy, co tutaj mamy. No tutaj też zlecamy po raz kolejny. Ok, zacznijmy od takiej kwoty. Ja tutaj będę stopniowo te kwoty zaniżał coraz bardziej, żeby jednak zwiększyć szansę na to, że ktoś w końcu się zgodzi. No ale nie ma w ogóle takiej opcji, żebyśmy go sprzedali za mniej niż za milion. To w ogóle nie wchodzi w grę. Więc przechodzimy sobie dalej. Mamy ofertę za Rodgersa. I to jest piłkarz, którego też chcemy się pozbyć. Porozmawiajmy z tym klubem. Może zawsze jakieś 10, 20 tysięcy uda się wynegocjować, no a w sytuacji naszego klubu to jest naprawdę dużo, znaczy może nie dużo, ale to ma jakąś wartość, jednak, dla nas, jeśli uda nam się troszkę wynegocjować. Okej, okay, oni chcą 100, spróbujemy 110 i mam nadzieję, że się na tej kwocie dogadamy. Ok, super, więc zawsze coś udało się tutaj jeszcze urwać z tej kwoty, że tak powiem. I mamy ofertę za Juniora, i to jest oferta z włoskiego klubu z Serie B. No i temu się trzeba przyjrzeć. Co nam podpowiada asystent? 1 900 000, że moglibyśmy wziąć. No dobra, porozmawiajmy, bo to dla niego duży sportowy awans, zdecydowanie. Ale ja bym chciał za niego naprawdę dużą kwotę. Myślę, że dwukrotność wartości. 2 400 ,000 to jest to, czego będziemy chcieli. Nie zejdziemy poniżej tego. Zaczynamy od 2 600. I oni od razu się rozmyślają. ok, więc jeśli jakaś kolejna oferta przyjdzie. Za niego, no to myślę, że zaczniemy od 2500 albo 2400. No o ile to będzie klub, który rzeczywiście będzie oznaczał awans sportowy. Hmm, jeśli chodzi o nasz zespół i morale, no to jesteśmy na fajnym poziomie, ale mimo wszystko, zaczynamy nowy sezon, więc ja myślę, że spokojnie możemy wziąć udział w tej konferencji. Pierwszej, czy awans jest w zasięgu? Zdecydowanie możemy walczyć o awans. To jest absolutnie cel na ten sezon, cel numer jeden a nawet zwycięstwo widzę. Czego się spodziewacie po starciu z klubem Trenmer? Y... oczekuję dobrego występu. Myślę, że mogę tak odpowiedzieć. No to jest zespół, z którym graliśmy baraże. i który nas pokonał. Y... celem ekipa urodzonych zwycięzców. Oczywiście, no, zespół maksymalnie zmobilizowany i szczęśliwy. To bardzo dobra wiadomość przed tym spotkaniem. No i zobaczmy, jak ten pierwszy mecz naszego drugiego sezonu się potoczy. Gramy na wyjeździe. I czy chcemy wprowadzać tutaj jakieś zmiany? Wydaje mi się, że nie. To jest nasz najmocniejszy skład. Przechodzimy do szybkiej symulacji i z Trenner Rovers, pierwsze spotkanie tego sezonu, remisujemy jeden do jednego. Ale zobaczcie, jak świetnie wyglądają nasze statystyki. Kompletnie dominowaliśmy, troszkę zabrakło skuteczności, ale te statystyki naprawdę napawają optymizmem. I sprawiają, że możemy myśleć realnie o tym sezonie, jako o sezonie, który po prostu chcemy wygrać. Nawet nie tyle awansować dalej, co po prostu wygrać, bo przecież to jest zespół jeden z najmocniejszych w tej lidze. Palmer został sprzedany, bardzo dobra wiadomość. Do Ibizy miałby pójść Bird i myślę, że i jak najbardziej chcemy się na to zgodzić. To jest świetne miejsce dla niego, tak uważam, no ale bez opcji wykupu. No, i tyle, przechodzimy sobie więc dalej, chociaż nie. Wiecie co? To jest moment, w którym już musimy pomyśleć o tych naszych wzmocnieniach, bo myślę, że już ta nasza lista życzeń jest fajnie tutaj skompletowana, jeśli chodzi o tych zawodników. Tylko teraz, po którego z nich byśmy poszli? I ja myślę, że fajnym pomysłem byłoby w ogóle sprawdzić na szybko w internecie, gdzie ci piłkarze grają w rzeczywistości, bo ja ich kompletnie nie kojarzę. Więc tak, sprawdzamy Odin, Bailey. To jest piłkarz, który w rzeczywistości gra w Salford City w League 2. Więc jak najbardziej jest to piłkarz, którego moglibyśmy pozyskać, skoro gra w rzeczywistości również w tej lidze. Więc go sprawdziliśmy. Mamy teraz Jordana Clarka. To byłby drugi Clark chyba w naszym zespole, w zespole tak? Bo Clark to jest również nasz bramkarz, jeśli się nie mylę. Więc tak, Jordan Clark... Yy... Ok, nikogo takiego tutaj nie ma, więc dajcie mi chwilę. Dobra, może teraz się pojawi. Tak jest, mamy tego piłkarza i widzimy, że on gra w Luton Town i to jest zespół no właśnie, który gra w której lidze. To jest zespół, który gra w Championship. OK, więc to jest piłkarz ze zbyt wysokiego troszeczkę poziomu dla nas, wydaje się. Choć z drugiej strony ta sama ocena ogólna, co ten piłkarz, a ten jest młodszy, więc dla nas to się super poukładało, gdybyśmy mieli rzeczywiście iść po tego baileya. No i jeszcze mamy Josha Gineliego. Więc zobaczmy, gdzie on gra w rzeczywistości. I to jest piłkarz, który w rzeczywistości grał w Szkocji. W klubie Heart of Middle Chyba tak się czyta, nie jestem pewny, więc okej, okay, to jest też na pewno wyższy poziom niż ten klub, którym który my jesteśmy, niż nasza liga. Więc wydaje się, że najbardziej realistycznym transferem byłby właśnie transfer Odina, który też wygląda zdecydowanie najlepiej z tych piłkarzy, więc nam to zdecydowanie odpowiada. Jeszcze porównajmy sobie tutaj dribbling, widzimy na fajnym poziomie, no ale Bailey wygląda naprawdę super. Tylko, że przede wszystkim tutaj problemem może być pensja. Ale spróbujmy z nim porozmawiać, bo to jest wzmocnienie, które naprawdę dałoby nam fantastyczną jakość. Kluczowy piłkarz, co do tego nie ma wątpliwości super. 4 lata on chce tutaj długo grać, ja mu nawet mogę zaproponować 5 zgadzają się na to świetnie. Bez klauzuli to też mamy ustalone. No i jeśli chodzi o pensję, tutaj tutaj możemy mieć problem. Ja jestem gotowy dać mu taką pensję, która sprawi, że będzie najlepiej zarabiającym piłkarzem u nas, ale nie chcę, żeby to było więcej niż 7 tysięcy. Na razie zaproponujmy może takie warunki: 50 tysięcy nawet bonusu za podpis jestem w stanie dać. To byłby największy bonus za podpis w historii naszego klubu. Zobaczmy. Ok, jest w stanie negocjować. Ważne, że się nie obrazili od razu, ale te warunki są bardzo wysokie, jak dla nas. Więc przechodzimy sobie na 6,5 tysiąca, tutaj 55. Zobaczmy, co oni na to. Okej, okay, to nie wygląda jakoś tragicznie. Myślę, że prędzej czy później do porozumienia dojdziemy. 65 tysięcy i 6,600. Okej, okay, widzimy, że napięcie idzie bardzo mocno w górę, a oni wciąż twardo przy swoim stoją. 6,800 i 65 tysięcy, zobaczmy. I się zgadzają. Zgadzałem się. Ja byłem pewny, że oni jeszcze przyjdą do nas na kolejną rozmowę i znowu będą twarde warunki stawiać, ale tak się nie stało, więc mamy piłkarza, który grał do tej pory w zespole Liktu. I to jest dosyć zastanawiające, że tak świetny piłkarz i tak młody piłkarz, no był wolnym zawodnikiem, mimo że wcześniej grał w zespole Liktu. Jaki zespół pozbywa się takiego piłkarza? No tam musiały być jakieś bardzo poważne problemy finansowe chyba. Nie ma raczej innej możliwości, a tutaj widzieliśmy pożegnanie naszego piłkarza Palmera, który zmienia klub za 120 tysięcy, nieudolne negocjacje. Po raz pierwszy chyba jesteśmy ocenieni na jedynkę, ale ja uważam, że i tak był to całkiem niezły transfer. Naprawdę, bo to jest powyżej wartości tego zawodnika, który wartości nie ma praktycznie żadnej, bo te kwoty są śmieszne po prostu. No i tak udało nam się coś jeszcze z tego wyciągnąć, a my tego piłkarza i tak nie chcieliśmy w ogóle. Natomiast jeśli chodzi o transfer do nas, o Odina, no to on jest oceniony świetnie, bo jest oceniony na szóstkę. Dwa skrajne transfery według zarządu. No ale co najistotniejsze, wzmacniamy się po raz kolejny, jeśli chodzi o skrzydło. Tym razem więc Bailey tutaj wchodzi. W takim razie Bruce koniecznie musi wylądować na ławce. No i teraz pytanie za kogo? No i wydaje mi się, że w tym momencie Nowless troszeczkę traci swoje miejsce w składzie, czy też bardziej na ławce. To był piłkarz, który często z ławki wchodził, ale teraz wydaje się, że no już tak dobrze nie będzie pod tym względem. Magnila też musimy tutaj sobie gdzieś dać wyżej, bo to są tacy pierwsi kandydaci do tego, żeby żeby wejść na ławkę ewentualnie w razie potrzeby więc tutaj za Walkera nawet wejdzie McNeil oczywiście musimy jeszcze pomyśleć jak rozwiązać sprawę z tą naszą ławką czy tutaj jeszcze chcemy jakichś zmian dokonywać, wydaje mi się, że nie zapisujemy to sobie w ten sposób i teraz dysponujemy składem, który ja uważam jest już gotowy do walki o zwycięstwo w League 2 nie widzę już tutaj żadnej pozycji, która pilnie wymagałaby wzmocnienia. Ewentualnie lewy obrońca. Może ktoś tam za Maseja mógłby być lepszy. Więc jeszcze popatrzymy sobie na ciekawych lewych obrońców. Natomiast teraz damy plan rozwoju naszemu nowemu zawodnikowi. Więc tak, Bailey dostał 20 na plecy. Myślę, że to jest całkiem fajny numer i jak najbardziej 20 może mieć. Plan rozwoju i teraz tak. W co byśmy chcieli tutaj iść? Widzimy, że on ma całkiem niezłe też wykończenie i te walory strzeleckie, ale no my chcemy z niego mieć właśnie typowego skrzydłowego. Czy coś pójdzie najszybciej? Nie. Więc wydaje się, że właśnie możemy troszkę nad tymi strzałami popracować, no a potem zobaczymy jak to będzie dalej. Na razie ustawiamy to w ten sposób i zerkamy sobie od razu na naszą listę życzeń i na lewych obrońców. Czy mamy tutaj jakichkolwiek ciekawych lewych obrońców? Zaledwie jeden piłkarz, ten Węgier, który był wolnym zawodnikiem przez jakiś czas. To jest bardzo fajny poziom, no ale to jest bardzo wysoki też piłkarz. Nie wiem, czy to jest ten typ, którego byśmy tam chcieli, choć szybki, więc niby fajnie. Ale nie wiem, czy chcę tam wprowadzać 30-letniego piłkarza. Nie jestem co do tego przekonany. Zobaczmy jeszcze tych prawych obrońców. Czy ktoś tam ma naprawdę dobrą, tą słabszą nogę? No jest ten Semić, no ale z Borus i Dortmund nie będziemy go raczej wyciągać. Y Tutaj też jest fajna ta słabsza noga ze Swindon Town, ten piłkarz, ale to jest za słaby poziom trochę. No i ten Bolton raczej nie, raczej się nie nada. Więc myślę, że. No, zerknijmy sobie jeszcze na nasze finanse. No to są marne finanse. Nie, słuchajcie, nie róbmy żadnych transferów, żadnych ruchów na siłę. Ja też nie chcę iść po kolejnego wolnego zawodnika, bo już troszkę tych wolnych zawodników sprowadziliśmy i też nie ma co za bardzo szaleć z nimi. Do tej pory uważam, że to były jak najbardziej uzasadnione ruchy, biorąc pod uwagę nasz budżet. No ale teraz już, teraz już nie chciałbym aż tak bardzo iść po tych wolnych zawodników. Czy to nie była scenka znowu z Palmerem? Przecież mieliśmy już scenkę z Palmerem, więc chyba jakiś błąd się nam tutaj wkradł. No ale dobrze. Przechodzimy sobie do czatu. I Maxwell chciałby zagrać w następnym spotkaniu. OK, rozważymy taką opcję. To jest mecz w ramach Carabao Cup. Fajnie by było to spotkanie wygrać, nie ukrywam. No i tutaj myślę, że Maxwellowi możemy dać szansę, bo Ali jest widzimy troszkę zmęczony, więc Maxwell tutaj sobie wejdzie. Czy jeszcze jakieś zmiany? Troszkę zmęczony zespół, może za Wilsona McNeil. I to chyba tyle. Myślę, że tylko z tymi dwiema zmianami przechodzimy sobie do tego spotkania i naprawdę świetnie by było to wygrać. No ale niestety... Przegrywamy. Bardzo wyrównane spotkanie, patrząc na statystyki. McNeil strzelił bramkę, więc raczej dobrym ruchem było wprowadzenie go na boisko, no ale niestety nie dało nam to mimo wszystko zwycięstwa. No ale Karabao Cup, czy w ogóle Puchary w tym sezonie, nie są jakimś naszym głównym celem. Głównym celem jest oczywiście liga. Tutaj mamy dogadane, więc niech on idzie na to wypożyczenie, i mamy kolejną ofertę za juniora z francuskiego klubu. Nie wiem czy z drugiej czy z pierwszej ligi Aktualnie No ale musimy porozmawiać Ja myślę, że tutaj zaproponujemy 2 miliony 400 tysięcy na początek No a na czym się skończy to zależy od nich przede wszystkim Ale dwójkę z przodu chciałbym widzieć Więc 2 400 Zobaczmy co powiedzą od razu się obrażają. Ok, więc nie cenią go aż tak wysoko jak my, ewidentnie. No a dla nas to jest fantastyczny piłkarz. On ma 19 lat i myślę, że on jest w stanie się fantastycznie rozwinąć, więc ja chcę za niego duże pieniądze. Mam poczucie, że moje błędy na boisku kosztowały nas w wynik meczu. Przykro mi, że zawiodłem i żałuję, że nie zdołaliśmy tego wygrać. Nie zadręczaj się. Yy, Okej, okay, tak. Najważniejsze było, żebyś zdobył trochę boiskowego doświadczenia. Myślę, że... Bardzo fajna odpowiedź. I też fajnie, że ten piłkarz z taką wiadomością do nas przychodzi w ogóle. No i mamy kolejną scenkę, zobaczmy, co to będzie za scenka. Ktoś odchodzi. Nie wiem szczerze mówiąc kto. Nie kojarzę jeszcze tych twarzy wszystkich. Odchodzi Rogers. OK. Zobaczmy, jak to zostanie ocenione. Pewnie nie jakoś wysoko na jedynkę. OK, ale te najmniejsze transfery. Takich piłkarzy po 100 tysięcy około, no to nas jakoś szczególnie nie interesują. Mamy ofertę za Leonarda ze Swansea. Okej, okay, tutaj zlećmy negocjacje. Zobaczmy jeszcze co mówi asystent. 1 250 tysięcy max. No nie. Ja bym chciał za niego 1,5 chociaż. I zobaczymy. Jeśli przyjdą do nas z pozytywną odpowiedzią, no to rozważymy to. Jest oferta za Ahmeda, którego my chcemy sprzedać. Więc ponegocjujmy ze Stockport -C Kanty, bo za tego piłkarza możemy mieć naprawdę fajne pieniądze. I to jest coś dla nas bardzo istotnego. Spróbujmy 720 tysięcy. Co oni na to? 620, ok, ale napięcie widzimy, że tylko minimalnie poszło w górę, więc 700. Super! 700 tysięcy za tego bramkarza. Fantastyczna, Fantastyczna transakcja, uważam. No i trochę pieniędzy na nasze konto wleci, więc kto wie, czy jeszcze po kogoś nie pójdziemy, nie pójdziemy mimo wszystko pod koniec tego okienka transferowego. Odzywa się do nas Hejp, chciałby zagrać w najbliższym spotkaniu, zobaczymy. No ale słuchajcie, mamy już 12 sierpnia, zerknijmy sobie jeszcze na kalendarz. I widzimy, że tutaj jeszcze cztery mecze ligowe, jeden mecz pucharowy będziemy grać, i trochę tego letniego okienka jeszcze zostało, więc te trzy tygodnie, które tutaj mamy, zostawmy już sobie na następny odcinek. Zobaczymy, czy pójdziemy jeszcze po jakiegoś właśnie lewego obrońcę. Bo jak już to myślę, że po lewego obrońcę, tylko trzeba by było iść, żeby ten zespół wzmocnić bardziej. No bo na ten moment on już i tak wygląda świetnie. Tak więc za dzisiejszy odcinek już bardzo Wam dziękuję, no i do usłyszenia następnym razem.